tosty francuskie to nic innego jak lekko czerstwe pieczywo zanurzone w jajku i usmażone. Można je jeść z ulubionymi dodatkami, np. konfiturami, świeżymi owocami czy cukrem pudrem. Listę składników i opis znajdziecie na moim blogu talerzpokus.tv. W głębokim talerzu roztrzepuję jajka. Wlewam mleko i dosypuję cukier waniliowy. Czerstwe kromki chleba tostowego zanurzam w tej mieszance i smażę na patelni na klarowanym maśle. Po usmażeniu tosty odsączam na papierowym ręczniku i podaję jeszcze ciepłe z ulubionymi dodatkami. Takie tosty możecie przygotować też z innego pieczywa. A po inne sprawdzone przepisy zapraszam na mojego bloga talerzpokus.tv.